bardzo duże grono osób, co świadczy o wadze sprawy, w której tutaj przybyło, a mianowicie o ulicy Wołodyjowskiego. A to my wiemy, to nie jest ulica, ulica jest sławna. Wioskowa też, przepraszam, moi wioskowanie. Ulica jest sławna, że tak powiem. Jeśli chodzi o Wołodyjowskiego, to ze względu chociażby na to słynne przewężenie tam, prawda? Właśnie w okolicy posesji państwa Wilanowskich, o ile się nie mylę. Państwa Grodeckich, przepraszam. Bo państwo Wilanowski nie jest. No i ta sprawa właśnie tak wygląda. No teraz w czym rzecz? Co państwa sprowadza, żeby dzisiaj porozmawiać na ten temat? Bo miasto podjęło działania w tym kierunku. W tej chwili jesteśmy cały czas jeszcze w fazie projektowej. Projektant, dzwoniliśmy, bo no wiadomo jest koniec ustalenia budżetu. Projektant obiecuje, że być może zdąży do końca tego roku projekt oddać, ale bez pozwolenia na budowę. Chcąc, żeby ta dokumentacja w ogóle, no, żeby on zrobił, bo w przeciwnym razie w ogóle odmawiają, że nie zdążą zrobić przez najbliższe następne pół roku. Przejęliśmy na siebie pozwolenie na budowę, co nie wiem, jak państwo mniej więcej, pan król szczególnie się orientuje, no to różnie z tym czasem, około 3 miesięcy to jest taki niewyjęty termin od momentu złożenia. Więc o ile te projekty spłyną nam w tym roku, to dokumentację, pozwolenie na budowę uzyskamy gdzieś marzec, kwiecień. Jak będziemy mieli to pozwolenie w ręku, to w tym czasie sprawdzimy środki, jakie są w budżecie, czy z oszczędności, czy takie, czy robimy tę ulicę, rozpoczynamy jeszcze z rokiem 2016. Czy z 2017, tak czy owak, w najbliższym czasie, bo mówię, jeżeli mówimy o 2016, 2017, to jest najbliższy czas. Chcemy tą ulicę u państwa robić z wielu powodów. Ale co miesiąc robimy zawieszenie samochodów. W przyszłym roku tam też na państwa ulicy będzie szła budowa dosyć istotna, bo tam będą nadbudowy 3 budynków socjalnych, więc będzie ruch dużych samochodów ciężarowych, budowlanych i no to. No w związku z tym dobrze jest nie rozpoczynać budowy drogi z kostki czy ładnej, no bo tu będzie raz jeszcze. Pan chodzi do kościoła, chodzi na pewno, nie? A my tu kościoła nie będziemy. Ale powie pan, jaka jest, czy to jest dyskryminacja? Czemu ta ulica została zbudowana jeden kawałek z jednej strony i jeden kawałek z drugiej strony? A szkoda, że tak sobie, bo jest co, ochrona środowiska, czy co? Proszę państwa, nie mam takiej wiedzy, naprawdę. Tam lepsi mieszkańcy mieszkają. Proszę pana, że ja tam chodzę bardzo często, także tam nie trzeba mnie aż zapraszać, znam praktycznie w Ostrowie dosyć dokładnie ulicę, no bo naprawdę penetruję je na piechotę, nie samochodem, nie z produkcji. Mi się wydaje, że ta ulica będzie na chyba. No nie ma chyba innego kryterium, nie ma w mieście takiej ulicy, która by no, można było porównać z potrzebami naszych. Proszę państwa, uczestniczę w spotkaniach z mieszkańcami praktycznie no, z różnych rejonów Ostrowi i muszę powiedzieć, że zaniedbania są z lat. I to jest ten państwa dzisiaj żal jest jak najbardziej uzasadniony, ale wierzcie mi państwo, że przychodzą ludzie, tak jak miałem 3-krotnie spotkanie z ulicą Saperską, które mówią, że Saperska jest najstarsza w Ostrowi. Kameralna, Łączna, że to są stare ulice i tak dalej, i tak dalej. I no jest, potrzeby są ogromne jeszcze. Czy mieszkańcy z ulicy Żale, czy tam, no proszę? Tyle mieszkańców mają, co wojewódzkiego. O, i będą obawiam się, że Saperska, znacie państwo, zna pan Saperską? Saperska ma kilometr długości. Akurat dwa pan. Budynek przy budynku. To my nie możemy tak przyjechać. Proszę państwa, po to wzięliśmy tą ulicę do realizacji w formie ustawy, specustawy, żeby zakończyć te problemy. Dobrowolnie się nie do tej, nie, nic tam się nie daje. Do tej pory państwo przecież znacie. Przecież nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego między innymi z tego powodu w tym zakresie. Bo tam zarzucono nieprawidłowości. I wojewoda odrzucił. Jest wyrok Rzecznego Sądu Administracyjnego. Tak, jest wyrok sądu i to został cały plan odsunięty ale w tym zakresie. Ale tej specustawy. Tak, a w tej chwili no, jest ta specustawa i pozwala i idziemy tam specustawą, więc robimy już projekt. Już złożony jest? To znaczy, nie, będzie projekt. No więc robimy to po kolei. Tak jak przed chwilą powiedziałem na początku.
Jeżeli, bo pan pytał się, jeżeli jest umowa z projektantem, umowa jest umową, ale jak życie pokazało, to na dzień dzisiejszy mamy, nie wiem, z 8 wniosków projektantów o zmianę terminu, aneksowanie, mimo że wygrali. I teraz my musimy podjąć taką decyzję, żeby, no otóż można go ukarać, prawda, jest w umowie, kara jest za to, że nie zrobił, ale co to powoduje? No możemy ukarać tego pana, załóżmy za... Bardzo proszę, teraz wyłonić go musimy w przetargu, nie wcześniej robimy przetarg jak w styczniu i to mało tego, że w styczniu, w lutym, bo w styczniu musimy uchwałą dopiero wprowadzić zadanie, bo ono znika nam z końcem tego roku, bo już mamy sesję 16, prawda? Budżet uchwalony, uważamy, że 18 ten pan zdąży, bo tak się podjął, a on jednak nie zrobił. Panie burmistrzu, budżet będzie uchwalony dopiero 16. Mówi pan nam, że nie ma pieniędzy już na to, żeby ulica Wołodyjewskiego powstała. Tak. Ja myślę, że jeszcze na pewno pieniądze w tym budżecie się znajdą. Na jeżeli to, żeby uchwalą się znajdą, dlaczego nie? Żeby tą ulicę przyjąć do... Ale do, żeby przyjąć ją do realizacji, co jest potrzebne? Projekt. Zgadza się. A skąd pan wie, że rozmawiamy się dzisiaj, że jak tylko będzie projekt, dział wysyła zaproszenia, ustalamy sobie termin, no taki, żeby był w miarę tutaj dogodny, żeby no nie wyszło nam w Boże Narodzenie, prawda, bo wtedy usiądziemy. Nie, no chyba, żeby to był prezent już ulica, dobra, to prezent tam zrobiony. Ale na pewno się spotkamy, jeżeli to będzie mało, bo mówię, ze Saperską spotykałem się już trzykrotnie z mieszkańcami, trzykrotnie z mieszkańcy zmieniali projekt. W czasie takich spotkań, bo dzisiaj państwa nie jesteście wszyscy z ulicy, ale my wyślemy zaproszenia do wszystkich, również do właścicieli działek i tu będzie cała sala i wszyscy ludzie będą mogli składać wnioski, no bo to jest dla państwa, a nie dla nas. My już chcemy, jak już zrealizujemy, to żeby to było dobrze. I proszę państwa, no czasami ja tak mówię, być może u państwa jest, problemy wszystkie są jasne, nie ma tych problemów, ale mówię, z Saperską, ja już na ostatnim spotkaniu powiedziałem, że państwo, jak będziecie tak przedłużali, to my tej ulicy nie zrobimy. Bo nie damy rady, tak jak to mówię, projektu nie będzie, nie będzie pozwolenia na budowę i tak dalej, ale w końcu się zmobilizowali i jest, no i będziemy robili, co prawda, no kilometrowej ulicy na raz pewnie nie damy rady.